Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w cyklu audycji Rewolucja z ducha. Dziś naszym gościem jest Marcin Przyciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, a poza tym z wykształcenia historyk. Witam serdecznie. Witam serdecznie. 4 czerwca 2009 roku mamy dzisiaj, a 20 lat temu mieliśmy 4 czerwca 1989 roku i to był moment, kiedy odbyły się pierwsze wolne wybory. Na ile te wybory, które przybliżyły nas do pełnej wolności, byłyby możliwe bez pontyfikatu Jana Pawła II? Moim zdaniem nie byłyby możliwe, dlatego że te wybory zostały przygotowane przez cały proces, dziesięcioletni chyba można powiedzieć, dokładnie dziesięcioletni, który można spiąć taką klamrą 2 czerwca 79, czyli początek pierwszej wizyty Jana Pawła II w ojczyźnie i później 4 czerwca 89, ten niezwykle bogaty, szczęśliwy powstaniem Solidarności, także trudny stanem wojennym, później związany z pewnymi niełatwymi też kompromisami moralnymi w postaci okrągłego stołu i tak dalej, ale w każdym razie ten cały proces upadku komunizmu niewątpliwie rozpoczął się właśnie 2 czerwca 79 w Warszawie i tą całą pielgrzymką Warszawa, Gniezno, Kraków, tak jak ona wtedy przebiegała. Jan Paweł II przyjechał do Polski już z planem obalenia komunizmu, czy też raczej chciał budować wolność, przestrzeń wolności wewnątrz i to także no, nie ma co ukrywać dzięki sprzyjającym okolicznościom zewnętrznym, choćby dojściu do władzy w Stanach Zjednoczonych Ronalda Reagana, czy później dojściu w Rosji, w Związku Sowieckim do władzy Michaiła Gorbaczowa, czy też to, jak gdyby ten projekt się kształtował wraz z rozwojem sytuacji? Projekt się oczywiście kształtował wraz z rozwojem sytuacji. Jan Paweł II w 79 roku nie mógł nawet marzyć o tym, że komunizm tak szybko upadnie. Sądzę, że wszyscy z tego papieskiego pokolenia, z jego rówieśników uważali, że komunizm będzie czymś znacznie bardziej trwałym i że prawdopodobnie no, jego upadek kiedyś tam będzie upadkiem bardzo trudnym, krwawym, za olbrzymią cenę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten proces, dlaczego ja stawiam tezę, że to się rozpoczęło w 79 roku? Dlatego, że ta pielgrzymka spowodowała pewną zupełnie nową jakość życia polskiego społeczeństwa. Mianowicie elementem dominującym przez 40 lat komunizmu wcześniejsze był lęk. Komunizm dlatego był skuteczny, jak zresztą każdy system totalitarny, nie tylko mocą swoich represji, ale mocą tego lęku przed ewentualnymi represjami, który paraliżował tworzenie się jakiejkolwiek wspólnoty na poziomie no, szerszym, na poziomie właśnie tutaj społecznym. I oczywiście kilka lat przed pielgrzymką, można mówić o połowie lat 70., zaczęły powstawać pierwsze struktury niezależne w Polsce, niezależnej opozycji, ale to były struktury absolutnie elitarne. Natomiast ten proces kształtowania się pewnej ogólnonarodowej wspólnoty wyzwolonej z lęku, to jest właśnie pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. I można powiedzieć, że pomogli w tym paradoksalnie komuniści. Przecież przypomnijmy, Jan Paweł II, owszem, chciał przyjechać, deklarował chęć przyjazdu do Polski niemal nazajutrz po swoim wyborze w październiku 78 roku. Ale chciał przybyć z okazji przypadającej wówczas rocznicy jubileuszu świętego Stanisława. Myślał wyłącznie o Krakowie, że to będzie króciutki, 2-3-dniowy może pobyt w Krakowie na tym jubileuszu. Komuna się nie zgodziła na przyjazd Jana Pawła II do Krakowa, bo no, święty Stanisław jednak jest tak, władza, symbolem. Tak dalej, tak oporu wobec wszyscy wiemy, oporu władzy. Kościoła wobec władzy. No trudno lepszy przykład znaleźć w historii Polski. I władza musiała się wtedy ukorzyć. No taki był finał tamtej historii ze świętym Stanisławem, więc absolutnie dla komuny to było nie do przełknięcia, ale w zamian za to, na zasadzie negocjacji, zgodzili się na znacznie dłuższą pielgrzymkę w czerwcu. Tak się stało, że Ojciec Święty przybył do Polski w przeddzień Zielonych Świątek, w przeddzień jednego z największych w Kościele katolickim święta zesłania Ducha Świętego. I cała ta pielgrzymka, poczynając od Warszawy, która się zaczyna tymi no, historycznymi słowami na placu Zwycięstwa, niech Duch stąpi i odnowi oblicze ziemi, tej właśnie ziemi, tutaj polskiej ziemi i tak dalej. No później Gniezno, Dzień Zielonych Świąt. Później Kraków.
też nawiązanie do bierzmowania dziejów narodu polskiego i tak dalej, i tak dalej. I ta pielgrzymka jest wielką papieską modlitwą o zesłanie Ducha Świętego, aby Duch Święty przemienił oblicze tej ziemi. I to po raz pierwszy Polacy w powojennej historii wtedy, podczas tych mszy papieskich, na które przybywało za każdym razem po kilkaset tysięcy osób w Krakowie, już wtedy nawet ponad milion na Błoniach, no poczuli się wolną wspólnotą zjednoczoną w kościele wokół papieża. Owszem, bywały różne zgromadzenia wcześniej, na przykład pierwszym takim masowym ruchem, można powiedzieć, publicznym, zorganizowanym przez Kościół, przez kardynała Wyszyńskiego, była nowenna przed milenium i same obchody milenium, ale wtedy, owszem, nastąpiło coś bardzo ważnego, mianowicie pewne poczucie wspólnoty wokół tych wspólnych, odwiecznych chrześcijańskich wartości, ale wspólnoty, która jednak poziom represji był taki, nie poczuła się uwolniona od lęku. To uwolnienie od lęku, zgodne z tym programowym hasłem pontyfikatu nie lękajcie się, to był pewien cud, można powiedzieć, jaki nastąpił właśnie w czerwcu 79. I owocem, można powiedzieć, tego uwolnienia od lęku nie był upadek komunizmu oczywiście, ale bezpośrednim owocem było powstanie w 400 dni później, mniej więcej tyle można wyliczyć, Solidarności jako związku zawodowego, jako tego 10-milionowego, największego w Europie ruchu społecznego. Wróćmy jeszcze na chwilę do przygotowań tej pielgrzymki, bo one też są interesujące, bo z jednej strony komuniści, którzy chcieli przechytrzyć papieża, dali się przechytrzyć, ale z drugiej strony, ze strony watykańskiej, można powiedzieć, że dyplomacja watykańska też nie była specjalnie zachwycona pomysłami papieża, bo to stara szkoła dyplomatyczna jeszcze wtedy rządziła w stolicy apostolskiej, czyli kardynał Cazaroli, i taka wizja, że jednak z komunistami trzeba się dogadywać. No, właśnie, czy już wówczas było wiadomo, że Jan Paweł II, nawet posługując się tymi starymi narzędziami, będzie realizował nową politykę wschodnią? Wiadomo było, znaczy można było przewidzieć, dlatego że Jan Paweł II pochodził z Polski, był bliskim współpracownikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, który to kardynał Wyszyński, trzeba przypomnieć znowuż, był jednym z największych krytyków tej realistycznej, w cudzysłowie, Ostpolitik właśnie Watykanu w latach 60. i 70., kiedy to Stolica Apostolska, na czym polegał błąd Stolicy Apostolskiej? Był to poważny błąd w sensie kreowania części swojej polityki światowej, mianowicie tak analogicznie jak w kręgach intelektualistów na zachodzie Europy uznawano, że socjalizm i marksizm jest absolutnie nieodwołalnym etapem historii i ludzkości. I w to samo uwierzył Watykan, że po prostu Europa przez taką czy inną formę, czy wschodnią totalitarną, czy zachodnią, bardziej intelektualno-lewicową formę marksizmu musi przejść. I to był historyczny błąd, że tak powiem, nawet można powiedzieć Pawła VI i Jana XXIII, którzy dali się na taki model tej polityki wschodniej namówić. Sukcesy jej były bardzo umiarkowane, dlatego że faktycznie strona watykańska legitymizowała wszelkie represje wobec kościołów, jakie na tym terenie się dokonywały. Tłumaczono tę politykę w taki sposób, że dzięki temu, że my się jakoś dogadamy z komunistami, to oni być może będą łagodniejsi dla chrześcijan w krajach komunistycznych, jeszcze wtedy nie postkomunistycznych. To była taka typowa logika dla polityków zachodnioeuropejskich, zresztą nie tylko Watykan wpadł w te sidła, bowiem uważano, że że rozmówcy należy wierzyć przede wszystkim, że ten reżim, jeżeli coś deklaruje, to skoro deklaruje, to tak wykona. Deklarował za każdym razem oczywiście chęć ofiarowania, czy w ogóle mówił, że ludzie wierzący mają autentyczne prawa, czy to w Czechosłowacji, czy w Związku Radzieckim, czy gdziekolwiek indziej, czy na Węgrzech powiedzmy. Natomiast była to farsa i na tą farsę ludzie Zachodu, politycy, nawet wybitni mężowie stanu Zachodu się nabierali. Jan Paweł II był pierwszym człowiekiem w Watykanie, który wiedział od środka, jak to wszystko wygląda. I jego koncepcja rozmów z reżimami komunistycznymi, bo o tym też musiał myśleć, była absolutnie zupełnie inna. Nie nabieramy się na taką czy inną formę tej ideologii, na takie czy inne obietnice, tylko
jako pasterz Kościoła, jako pasterz ludu Bożego, postawił na zupełnie co innego. Na to, co zresztą Kościół w Polsce robił od lat, ten Kościół Wyszyńskiego i Wojtyły, mówiąc najkrócej. Mianowicie na przywracaniu człowiekowi jego godności, tej godności, która była przez reżim i przez samą ideologię marksistowską odbierana, i na upominaniu się po prostu o prawa człowieka jako jedno z podstaw w ogóle społeczeństwa, które możemy ale nazwać humanistycznym. Jak na to reagował kardynał Casaroli? W Watykanie... Ja myślę, że można powiedzieć o dwóch liniach na początku pontyfikatu. Jedna to była linia Jana Pawła II, człowieka, który przybywa jako pasterz, który jako ten charyzmatyczny przywódca od samego początku, od pierwszej wizyty, zresztą w Meksyku, też trzeba powiedzieć, że Meksyk był bardzo trudną wizytą i też związany z jednej strony z konfrontacją z tym skrajnie antyklerykalnym z kolei modelem władzy, jaki mieliśmy tam do czynienia, ale od razu był konfrontacją z marksizmem, z tym, że z marksizmem nieideologicznym, państwowym, tak jak tutaj w Europie Centralnej czy Wschodniej, tylko z marksizmem, który zaczynał penetrować Kościół od środka, nauczanie społeczne Kościoła pod hasłem teologii wyzwolenia, czyli że jednak Kościół w swoim nauczaniu czy w swojej metodzie przemieniania społeczeństwa musi uwzględnić analizę marksistowską i tak dalej. I to jedno z wielkich pierwszych przemówień Jana Pawła II poza granicami Włoch, pierwsza pielgrzymka zagraniczna do Meksyku, to jest przemówienie w Puebla, gdzie tłumaczy episkopatowi Meksyku, że tego typu myślenie nie ma najmniejszego sensu, że owszem, Kościół niesie wolność, ale nie na zasadzie adaptacji takich czy innych haseł marksistowskich, tylko godność człowieka, którą mu przywraca i o którą walczy po prostu. I to było też jedno z głównych haseł pielgrzymki do Polski. Czemu też trzeba powiedzieć, pierwszym dokumentem znowuż tego pontyfikatu, pierwszą encykliką jest Redemptor Hominis, czyli encyklika, w której Jan Paweł II absolutnie odkrywa kartę. Definiuje misję Kościoła we współczesnym świecie, streszczając to w najbardziej takiej syntetycznej formie, można powiedzieć, to hasło. Człowiek drogą Kościoła, czyli że misją Kościoła we współczesnym świecie, w tym wymiarze rzeczywistości świeckiej, jest obrona człowieczeństwa, obrona praw człowieka, obrona tego, co nazywamy, krótko mówiąc, osobą ludzką, jej godnością, jej prawami. I cały pontyfikat wokół tego się koncentruje. W zderzeniu z taką wizją chrześcijaństwa, misji chrześcijaństwa, marksizm nie miał najmniejszych szans. To jest jedna linia, o której mówiliśmy wewnątrz Watykanu, a druga? To jest linia Jana Pawła II. Nowa linia, chociaż oparta na tradycji, na nauczaniu Kościoła, na chrześcijańskiej koncepcji po prostu osoby ludzkiej, ale nikt wcześniej tak radykalnie tej koncepcji nie podjął jako misji Kościoła we współczesnym w tym świecie dziś, tu i teraz. Druga linia to jest ta linia zakonserwowanej, dawnej Ostpolitik, którą reprezentował jeden z najwybitniejszych dyplomatów, bardzo wybitny dyplomata watykański, kardynał Agostino Casaroli, który przez szereg lat jeszcze za Jana Pawła II był sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Nawet Jan Paweł II, to była jedna z pierwszych jego dominacji, tą nominację podjął na to stanowisko, bo wcześniej odpowiadał za relacje z państwami. Z tym, że mnie się wydaje, że ta nominacja była dość celowa, dlatego, że Janowi Pawłowi II chyba chodziło o to, żeby jednak z jednej strony wyzwolić te narody Europy Środkowej i Wschodniej, ale z drugiej strony prowadzić pewną grę dyplomatyczną. I do tego był potrzebny właśnie Casaroli. Dobry i zły policjant? Pasterz z jednej strony, pasterz, który wyzwala lud dyplomata. Boży, a z drugiej strony dyplomata, który tą pewną zabawę dyplomatyczną musi jakoś do pewnego czasu jeszcze prowadzić. Kardynał Casaroli miał świadomość, że jest tylko narzędziem, takim powiedziałbym dość, nie chcę powiedzieć cynicznie, bo to w dobrym celu było wykorzystywane. Ale... Ja bym powiedział jeszcze jedno, że Jan Paweł II też jakoś musiał się dogadać z urzędem, na którego czele przecież został postawiony jako papież. No, papież jest głową Kościoła, ale jest także najwyższym zwierzchnikiem kurii rzymskiej, która jest pewną strukturą, z którą wcześniej Wojtyła nie miał niemal żadnego kontaktu. Oczywiście bywał w Rzymie, miał sporadyczne kontakty i tak dalej, ale
pewna zamknięta struktura, wówczas szczególnie kierująca się pewnym takim bardzo tradycyjnym obyczajem, niepisanym i tak dalej. I potrzebny był jako sekretarz stanu ktoś, kto miał absolutnie stuprocentowe zaufanie kurii rzymskiej. Myślę, że tym można tłumaczyć też nominację właśnie Cazarolego na tą osobę numer dwa. A na ile kardynał Cazaroli był potem lojalny wobec Jana Pawła II? Generalnie rzecz biorąc był lojalny, bo jednak w kościele ta zasada lojalności wobec papieża jest zasadą absolutną. I myślę, że w sumie nie było żadnego niebezpieczeństwa, że Cazaroli będzie tutaj prowadzić jakąś długą rzeczywiście linię, mimo że był spadkobiercą tamtej linii właśnie z lat 70. powiedzmy. A jak komuniści, nie tylko zresztą polscy, ale również rosyjscy przyjęli przykrą dla nich, nie ma co ukrywać, zmianę polityki wschodniej i sytuacji, w której na czele kościoła stoi człowiek, który wie, że słowa u komunistów to są tylko słowa i zazwyczaj za nimi nie idą czyny, ale bo jeśli idą czyny, to często inne niż te, które zostały wypowiedziane. Komuniści przyjęli, znamy raporty, które obecnie są publikowane. Ja nawet myślę nie o polskich komunistach. Sowieckich służb specjalnych, którzy przyjęli z dużym lękiem od początku. Towarzyszył temu bardzo duży lęk. Nie było, chociaż w tych raportach pisanych przez wywiad radziecki wówczas podkreślano, że na terenie Polski jako biskup Krakowa Karol Wojtyła nie należał do tej grupy zdecydowanie, w sposób tak zdecydowany jak kardynał Wyszyński, powiedzmy opowiadających się czy tworzących opozycję przeciwko komunizmowi, podkreślano, że jako papież jest to jednak zupełnie nowe. Znaczy, Sowieci zdawali sobie sprawę z tego, że ta dawna polityka układów się skończyła i że następuje zupełnie inny okres. I myślę, chociaż ta sprawa jeszcze wymaga olbrzymich badań historycznych, przede wszystkim otwarcia archiwów KGB i tak dalej, ale że jednak źródła zamachu papieskiego, zresztą jest wiele przesłanek ku temu, nikt tego jeszcze nie udowodnił, zamachu, który został dokonany w 2 lata później, to jest jednak odpowiedź Związku Radzieckiego na rozeznanie sytuacji, jakie nastąpiło w związku z nową polityką wschodnią Watykanu właśnie. Czy to im liczy na to, że zmieni się papież, to wróci stara polityka? Nie wiem, czy liczono na to, ale uważano, że ten papież jest tak niebezpieczny, że jego usunięcie po prostu z powierzchni ziemi jest niezbędne. Tym bardziej, że spójrzmy na to, że jest to papież Polak, Polska, w ramach Układu Warszawskiego, czyli tych państw satelitarnych, czy RWPG wobec Związku Radzieckiego, była terenem kluczowym. Po prostu te całe państwa satelickie, bez Polski, która była po pierwsze największym, po drugie położonym centralnie, to absolutnie nie mogło się utrzymać. Poza tym Sowieci też mieli świadomość, że historia Rosji uczy ich tego, że Polska bardzo często jest podmiotem niepokojów wewnątrz imperium kiedyś rosyjskiego, a później sowieckiego. Dokładnie. I jeszcze myślę, że tą antypapieską linię, powiedzmy, przywódców Związku Radzieckiego zdecydowanie umocniła ta czerwcowa, z czerwca 79 roku pielgrzymka do Polski. Dlaczego? I to jest kolejny wątek tej wizyty, o której absolutnie trzeba powiedzieć, że to była nie tylko pielgrzymka, gdzie papież spotyka się z rodakami, gdzie ich podnosi na duchu, gdzie ich właśnie wyzwala, gdzie tworzy się ta wspólnota, o tym mówiliśmy. Ale to była pielgrzymka adresowana od razu przez Ojca Świętego do całego regionu. Do Słowian. Już w drugim dniu wizyty w Gnieźnie Ojciec Święty zauważył transparent, grupa Czechów przybyła i transparent, gdzie witają właśnie w języku czeskim Ojca Świętego. I proszą go o modlitwę, papież zwraca się z pozdrowieniem, a jednocześnie wyjaśnia niejako sens swojej posługi jako papieża Słowianina. I wyjaśnia w ten sposób, że widzi swoją misję, czyli sens swojego pontyfikatu w tej płaszczyźnie, o którym mówimy, jako dążenie do zjednoczenia, zbudowania na nowo jedności wschodu i zachodu Europy. Te zdania padają w Gnieźnie. Zupełnie prorocze, nieprawdopodobne. Zresztą te zdania w administracji watykańskiej wywołały zdecydowany strach, wówczas można powiedzieć, na co ten Ojciec Święty sobie pozwala. Mam też opinię świadków tej mszy gnieźnieńskiej, księży, którzy byli bardzo blisko ołtarza, że nawet stopniem
tej deklaracji był w pewnym sensie zaniepokojony głęboko sam kardynał Wyszyński, który współcelebrował z papieżem. Komuś miał się po tej mszy zwierzyć. No, ktoś słyszał taką rozmowę później, po zakończeniu mszy, po błogosławieństwie, kiedy kardynał Wyszyński podchodzi do papieża i mówi: Karolku, chyba jednak zdecydowanie przesadziłeś z tą wizją jednoczenia Europy, którą tutaj zapowiadasz. Do wizji jednoczenia Europy i do tego, co papież mówił, jeszcze w latach 80. wrócimy po krótkiej przerwie. Zapraszam, Tomasz Trzcikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Trzcikowskiego.